Hej, cześć i czołem. Znowu w już trzecim odcinku z Śląska, w którym próbujemy zrobić achievement Back to the Piast, czyli zdobyć ogólnie sobie, no, Polskę. Stać się Polską. I jak widzicie, znowu mapa się pozmieniała od ostatniego razu. Francja jest taka trochę upośledzona. Zdobywa właśnie Burgundię. My mamy wasala, który nazywa się Nitria. Nitra. Boże, jak to się stało, że tak powiedziałem? Dobra. Gdyż podczas wojny z Austrią, znaczy wojna z Węgrami była pomiędzy Austrią i Węgrami. Austriacy walczyli z Węgrami, po prostu powiedzmy to. Zabrali sobie no, te oto tereny, które widzicie. I jako za dobry udział w wojnie, jako że miałem tu claima na ten teren, to dostałem tą prowincję. No i tak to wygląda, szczerze mówiąc, w tej chwili. Ogólnie mamy teraz mega generała, który w ogóle jest event. Miałem trzech generałów i trzech było mega super. I zapomniałem o tym, że moje power projection daje mi, żeby mogę mieć trzech generałów i jednego wywaliłem, ale tamten też był dość dobry. Znaczy trochę gorszy od tego, miał chyba o dwa pipsy mniej. Miał o jeden w siege'u mniej, o jeden w manuwery mniej i o jeden mniej w fajerze, ale miał o jeden więcej w szoku. No, że był też fajny. No ale ten, co teraz go mam, o Boże, to jest przecież rozpierdalacz wszechświatów. Więc wracamy do Bohemii, naszej kochanej Bohemii. Z Bawarią zerwałem sojusz, bo uznałem, że trochę nie jest mi potrzebne. I jeszcze chwilę przed tym, zanim zaczniemy wojnę, oczywiście ją wypowiemy. Chcemy Dolni Lucję. Nie wiem, jak to wypowiedzieć. I szczerze mówiąc, ja bym wszedł do wojny. Chciałem nawet Call to Arms zrobił tych Brandenburgie. O, tam ci uciekli, bardzo dobrze. Czy chcecie się już do mnie dołączyć? Nie, nie chcecie się do mnie. A, już się dołączyliście? Tak, i mam 19-tysięczny stack. No i właśnie o to chodziło. Lecimy. Teraz ja od razu lecę na Racibórz, ponieważ mam, jak mam, szczerze mówiąc, siege na poziomie 3, to jest już wystarczająco po prostu. Polska się zajmie po prostu walkami, ja się zajmę obleganiem i będzie po wojnie tak naprawdę. No, co ja bym chciał szczerze w tej wojnie od Bohemii? Na pewno to, to i to. To jest idealnie, ale dopiero potem... dopiero po tym, jak... będziemy... Po tym, jak spisujemy z całą resztą tałataństwa zwaną Anhaltem, Nurembergią, czym tam jeszcze, Salzburgiem i Augsburgiem. No, no potem jak już to zrobimy, no to wtedy od razu będziemy mogli, ponieważ prestiż nam wskoczy do góry i agresywna ekspansja się zmniejszy. Więc o, land maintenance. Mamy dodatkowo teraz construction cost jeszcze tańszy. Po ile my? Po 75 możemy sobie zbudować ten. A za chwilę w Holy Roman Empire będzie nowy ten edykt, który da nam jeszcze tańsze o 5%. Budowy, więc mi się to szczerze mówiąc bardzo podoba. O, Polska ma... O, Polska ma 70% udziału w tej wojnie. Szczerze mówiąc trochę się nie dziwię, no ale... No. Trochę XD. Bo tak naprawdę my trochę wykorzystujemy Polskę po to, żeby ją potem zniszczyć. No ale się tym nie przejmujmy. Polska jest szczęśliwa, prawda? Jest bardzo szczęśliwa. Ja też bym był szczęśliwy po czymś takim. No, tu już możemy Spy Network skończyć robić, ja bym znowu tutaj Spy Network zrobił na Węgrów, gdyby Austria znowu chciała zaatakować Węgrów i żeby też mi na przykład oddał jakieś następne prowincje typu Posony, żeby nasza Nitria mogła się ulepszać. Byłaby większa, lepsza, potężniejsza. Na razie nic nam chyba nawet nie płaci, chociaż nie płaci nam 0,26. Wow. Nurembergia tam bla bla bla, coś tam robi. Nikogo też się nie interesuje. No dobra, autonomię możecie sobie zwiększyć. I tak mi to nie przeszkadza, bo mam zmniejszoną autonomię u wszystkich z moich idei. O, tutaj autonomia mi się zmniejsza. O, tu jeszcze będą tańsze moje wojska. Najlepiej. Tu teraz do trade'u trzy rzeczy, potem produkcja i dostaniemy dodatkowe 10%. Czego 10% dodatkowo? Mózg mi się wyłączył. Tax znaczyło podatki.
Z podatków jeszcze dodatkowe 10% będziemy dostawać. No, czyli dość potężnie bym powiedział. No, więc idziemy, idziemy, idziemy. Salzburg teraz oblegać. Nie no, tak naprawdę te wojny to jest po prostu wjechanie. Ta Polska rozwala im armię, a ja już tylko... Ja już nic tam... Austrio. Czy wy zrobiliście to, że kobiety też mogą być tymi? Tak. No oczywiście, że tak. No dobra. Znaczy, no, dla nich to jest dobre, no ale mogli chociaż wprowadzić nowy ten, no i wszystko poszło się. Dobrze, wszystko dobrze poszło, o to mi chodziło. Tak, tak. No widać, Wenecja znowu przez Milan zostaje oblegana. O, możemy. Kolonializm się pojawił, jestem bardzo ciekawy. Gdzie się pojawił kolonializm? Pojawił się najdalej jak się tylko mógł, czyli w Portugalii. Teraz miałem takie podejście, gdzie grałem Prusami, znaczy Brandenburgią, zmieniłem się w Prusa, a potem w Niemcy. I wtedy zrobiłem tam degozyp, coś tam, żeby mieć 130 dyscypliny i żeby stworzyć ogólnie Niemcy. Zrobiłem na tym save'ie dwa achievementy. Nie wiem, szczerze mówiąc, mi się to trochę podobało, ponieważ wtedy pojawiła się ten, nie Holandia, tylko Norwegia. Nie, Norwegia. Niderlands. Belgia. Tak? Chyba tak. No to się pojawiła i ona zrobiła kolonializm i on się tu gdzieś zrespi w ogóle, a że ja już tu mam stolicę, jak widzicie. Zdobyłem też już gdzieś dotąd, w tamtym momencie już byłem. No dość potężnym krajem już byłem. Całe północne Niemcy były już tak naprawdę prawie, że moje. No tak gdzieś dotąd. No były już moje, więc... No bo to po prostu, o, Anhalt już chce pisować, jak widzę. Anhalcie, czy ci nie jest żal? Więc War Repsy, Trade Power. Ile pieniążków? 3, 4. 4 pieniążki możecie mi dać, wow. Dobra, a teraz tak, żebym dostał prestiż. To też możecie dać, no i spoko, tak? Już nam się wszystkim podoba. No i dziękuję. I się udało już. Pierwszy kraj wypisowany, nasz prestiż się zwiększył. I co teraz? Niż jakbyśmy z Bohemią pisowali? Nie, dalej byli troszkę źli. A może po prostu za rok im zejdzie już tam? Nie, to po prostu 50. Dobra, to potrzebujemy jeszcze więcej prestiży, żeby nic się nikomu nie stało, tak na wszelki wypadek. O. Nurembergie. Czy wy tam nie macie kogoś skazać? Czy jakieś tam inne rzeczy się nie dzieją teraz? 6. Tyle nie możemy wziąć, ale możemy wziąć War Repsy. Trade Power i teraz byście rywali usunęli typu... Nie, Bawaria możecie... Saksonia też. Augsburg. I z Nassauem i z Bohemią możecie już skończyć swoje kochane... się kochać i mi oddać wszystko. Dziękuję. Następne 4 dukaty. Ja tak naprawdę tą wojnę tylko po to, żeby te 4 dukaty dostać. To tylko dlatego prowadzę. Tak, tak. No i jak tam nasza... już tam... Ta Nitria po prostu nas kocha. No, co ja mam powiedzieć, no. Tu pieniążki zdobywamy, super, super. O, Augsburg chce już spisować, widzę. A ja niestety 4, dobra. To i... proszę się nie kłócić z potężnym Ulmem. I o, z Palentynatem. Jakbyśmy tak zrobili? Nie? Nie chcecie dalej? Dobra, to zaczekacie sobie jeszcze. Bo co? Wojska tam wasze coś robią? Tak, coś tam robi w ten Augsburg. A no, zaraz Nurembergia się już będzie chciała, na kolanach będzie mnie prosiła o to. O! No i się pojawił protestantyzm. Czy ja chcę Ludwika? Nie. Niech zdycha. Czy on naprawdę przeżył? Wow, protestantyzm się u nas pojawił. Ej, to mi się podoba. Znaczy, przez chwilę będę miał małe problemy. Ale to przez sekundę, ponieważ ja za sekundę już zmieniam wiarę na protestantyzm. Już tak bziobziło szybciutko, w 5 sekund już jesteśmy protestantami, jest super. No jak ten Augsburg, chcesz się spisować, czy już nie chce się spisować? Nie, jeszcze nie chce się spisować. Teraz Salzburg. Czy Salzburg chce się spisować?
Pieniążków nie chcę. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Urepsy to. Proszę się nie kłócić. Tu. O, spotel. A, dobra. A dużo wam brakuje? Nie, no ale ja troszkę czasu mam. Dziękuję. I co i teraz? Augsburg już chciałby pisywać, czy jeszcze nie? A już możecie się wszyscy odłączyć, gdzie tam chcecie. Możecie już iść, pozwalam. Łaskawie pozwalam. Tak. Zrobimy sobie claima. Żeby Węgrzy się nam nie denerwowali bardzo. Stop. I okej. Okay. Dobra. Już się nam zaczynają zmieniać rzeczy. Dobra. I jak tam z tym Augsburgiem? O, już chcą. Chcą i to bardzo. Nie, jednak nie chcą. Aż tak bardzo. A jakbyśmy mi zwiększyli dewastację? Nie, już dewastacji bardziej nie zwiększymy. A tu nie chcę zwiększać, co tam się dzieje. Dobra, Augsburgu. Możesz zostać z tym super bohemią, która tak naprawdę zaraz znika, ale ty jeszcze o tym nie wiesz. Tak, tak, super, dzięki, dzięki. I teraz bohemia za 6 dni. Dziękuję. I co wy? No i już nikt nie wchodzi w super koalicję przeciwko mnie. Trzy monety mogę wziąć, 6 już nie mogę. Chyba że zrobimy o tak, jak tam moja inflacja, szczerze mówiąc. Inflacja spada i to bardzo szybko, więc... Szczerze mówiąc, dawaj wszystko. Jesteśmy potężną Silezją. Zwaną w niektórych kręgach tymi... Śląskiem. No. Aha, Bohemia jeszcze jest przeciwko mnie. Ale za miesiąc zaraz się dowiemy. Mm-hmm. No Silesia już nie może być, bo na przykład nie istnieje, ale to... Cichutko, nikt się jeszcze o tym nie dowiedział. Więc ja bym, szczerze mówiąc, wziął Bawarię jako swojego rywala. Bo to jest zawsze dobrze. Ja bym zaczekał miesiąc, kogo by wybrał Austria, kogo by wybrała na elektora. Nie mnie. Dobrze. To zobaczymy, jak się będziecie bawić, jak zmienimy na przykład wiarę całego wszystkiego na protestantyzm. Co? O, dziękuję. Zobaczymy, jak się będą bawić. Jak ich wszystkich zniszczymy. Dobra, więc zacząłbym oczywiście od tych najtańszych prowincji, żeby zmieniła się wiara w nich, bo nasz protestantyzm tu już się wprowadza dzięki centrum reformacji. I już minus jeden dostają za jednego księcia. O, Nitria też przeszła na protestantyzm. Gratuluję. Pierwsze rzeczy już się tam reformują. O, bardzo mi się podoba, że ze złotem pierwsza rzecz się zreformowała, gdyż ona jest dla mnie najważniejsza w tej chwili. Bo ona mi cały kraj utrzymuje na nogach. No nie, jednak nie. Najwięcej dostaję z taksacji, potem tradziku. Potem produkcji, potem war repsach, gold i na samym końcu wasala. Mi się podoba, że przeszli jednak na protestantyzm, ale jednak nie przeszli, bo trochę na przykład 100% ich ludności jest jednak katolikami dalej. To jest trochę smutne zawsze. No dobra. Praga też jakby przeszła, byłoby super, bo Praga akurat dość dużo dla mnie znaczy. Mamy na przykład jakiś milion. O, już się reformuje. Bardzo dużo też pewnie. Zaraz zobaczymy. Oczywiście, że bierzemy najtańsze. Gdzie jest Praga? 16% mojego Religious Unity. No. A to jednak trochę jest, więc lepiej mieć. Mieć to lepiej mieć niż nie mieć. Nie mieć. A jak tam w ogóle nasza agresywna ekspansja? No trochę są źli, troszkę są źli. Morale armii, korupcja na ile lat? Na 20 lat, to nie ma nawet takiej opcji. W Raciborzu pojawi się. Taksy. 0,14 to strasznie ogólnie dużo. Podoba mi się to. To już zaraz się zmieniają. Strasznie szybko, bardzo mi się to podoba. Okej.
charge power albo nie, church power chcę, bo na razie protestantami jest raz, trzy kraje są protestantami, a katolikami jest na przykład milion. No więc ja tam wolę na przykład już zostać przy tym, żeby ten church power sobie ładować, bo church power możemy użyć do tego, żeby na przykład mieć produkcję, ideę tańsze, możemy też zwiększyć morale armii, co jest zwykle spoko. Missionary strength możemy też zwiększyć, co jest naprawdę, naprawdę spoko. Zawsze mi się to podobało. Na początku myślę, że ideę sobie zrobię. Ciekawe, czy można w ogóle zmieniać te aspekty wiary, to się chyba tak nazywa. Dokładnie. Okej, okay, i następna prowincja zaraz już się zmieni. Dziękuję. Nie chcę z wami poprawiać jeszcze bardziej relacji. Podziękuję. Kogo tam nas atak? Czy nas stać na to będzie? Będzie na Brno. To niech Brno się leci nawracać. No i co, już jesteśmy prawie w pełni O, dziękuję ci tam, drugie centrum reformacji, które mi reformuje teraz. Niederlaut. Niestety tutaj. Chociaż tak naprawdę Tudoka, jak będzie dalej reformowało, będzie super, gdyż jak będziemy to podbijać, bo następnym wrogiem będzie albo Palatynat, albo będzie to właśnie Bawaria. Jeszcze muszę to pomyśleć, bo Saksonia wydaje się troszkę silna. Niestety. Okej, okay. Erz już się stał moim korem. No i super. No, tu było produkowane szkło. O, naprawdę potężnie tak naprawdę zarabiamy w tej chwili. Zapomniałem, żeby budować rzeczy, a to jest akurat troszkę ważna. Tradzik jakiś? Nie. I tu do taksów już możecie wszystkie kościoły postawić na świecie. No i co? Zaraz przejdziemy na następny Age of... era reformacji i będzie super. Francja jest strasznie potężna, Maroko i Grenada są też dość potężne. Aragon, no coś tam się dzieje ogólnie. O, wiem co możemy zrobić, jak już czekamy, i tak czekamy, więc możemy sobie na przykład nie opłacać naszej armii. A to jakieś bunty mamy gdziekolwiek? A, racja. Chociaż nie, jak zmienią wiarę, będzie już super. Brno już zmienili. Gdzie tam jeszcze za 1,7 będzie mnie stać, no i super. O 7 następnych procent. To jest oczywiście bardzo fajne, to Breslau, a to jest nad Raciborzem. Tak na zachodni, północny zachód. A zobaczymy, co na przystępne się nawróci. Znaczy po tym, jak te dwa centra już skończą nawracać. Zobaczymy, co się zacznie nawracać. O. Dziękuję. I już tak naprawdę cały już kraj będzie już nawrócony prawie. Jeszcze jakby mi tą Nitrię nawrócili, bo ja nie wiem, czy oni sobie poradzą z nawracaniem tego. Tak szczerze mówiąc, więc jak już te się skończą rzeczy robić, to będzie super. Tak, no bo ile tu tam macie tego unrest? Nie, jednak trochę tego unrestu jest. Dobra, mogę wam zmniejszyć ten unrest, jak chcecie. Nitria, Brandenburgia, spoko. A ten kolonializm musi się gdzieś zacząć wprowadzać. O mój Boże. Dobra, dyplomatyczny tech na jeszcze wyższy poziom byśmy byli. No nie jesteśmy królami technologii, bo te dwie rzeczy są troszkę zacofane, no ale zaraz już administracyjna już nie będzie zacofana. I wtedy się przestawimy na militarną. I to już powinno wystarczyć, szczerze mówiąc, do wszystkiego. O, jeszcze poza tym mam plus 2 misjonari strefa z tego gościa w rządzie, który jest. Ile mi idzie do góry? 18% church power mi się zmniejsza. O, 2 tak naprawdę miesięczne. No już ponad 2. Dobra. O, Palatynat się zmienił też już na protestantę, więc jest super.
tym więcej. No tak naprawdę już. No już. Już wystarczy temu. Śmiesznemu panowi z Austrii. Kim jesteś? Postmus von Habsburg. Nie, wystarczy. Dzięki, dzięki, ale. Ale jednak nie. O, Polskę w ogóle możemy jeszcze bardziej rozwić, bo ona nie dość, że jest tutaj już dość ortodoksyjna, czyli prawosławna, to jeszcze tutaj możemy ją na protestantyzm zmienić. No ale najlepiej to jednak wy... Wow, 400 manpowera, podoba mi się to. A, dostaliśmy plus minus 200, minus 100 prestiżu z tego, że zmieniliśmy się w protestanta, ale to i tak niczego nie zmienia. I tak jesteśmy tak mocarni, że to... Nie ma co gadać. Okej, tu zaraz się już zrobi nasz kor. No i będzie super. No, a ja szczerze mówiąc, w tym, pod koniec tego odcinka, gdzie już się zajmowaliśmy tylko ekonomią naszego świetnego kraju, podziękowałbym wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.